Święty Jacek był ascetą gastronomii, mówił weto. Bracia chudli, bledli, nie pili, nie jedli, kazania głosili. Po rekolekcyjnej sesji cały zakon był w depresji. Rzesza wygłodniała, błaga prowincjała, święty Jacku, daj jeść. Widząc, że w spiżarniach pustki, a wśród brzuszach burczą trzustki, Jacek na kolana padł i błaga Pana, Boże mój, poratuj. Bóg zaś odrzekł, pędźcie kłusem i zasiądźcie za obrusem. Jacku mój kochany, będziesz odtąd zwany Jackiem z pierogami. W tym się wstrząsły niebios progi, tłuste kluski i pierogi. Ze stołu pańskiego na dominikański, a nie i nosili. Był to widok, co się zowie, srebrnopiórzy aniołowie brali w dłonie swoje jadło i napoje, jakoby kelnerzy. Tenże cud odkupiciela, wielki malarz Dolabella, będąc o tej porze w poznańskim klasztorze, zmalował z natury. Dotąd anielski korowód nosi jadło, na co dowód, że ni jeden z braci nadwagi nie traci. No chyba, że traci.